I tu było wspomniane o takich trzech cechach jak harmonia, dynamika i jedność. Chciałbym dokładnie dowiedzieć, co dotyczą, co oznaczają i czy to coś ma to wspólnego z tymi trzema gunami dobroci, pasji i dobroci. To jest inne tłumaczenie tego słowa. He asked about, you mentioned about Trigunas, Satvaraja and Tamas, and he wanted to explain it more. Bhagavata Gita, Bhagavata Gita wyjaśnia te guny, te białe, czy na, which chapter? Siły natury. And everything, what we see, wszystko co widzimy, it becomes changing Trigunas. Jest pod wpływem zmian tych trzech gun, czy żywiołów. For example, na przykład, fire, ogień, and smoke, i dym, and wood, i drzewo. Wood is a drzewo, object of fire. Drzewo jest obiektem ognia. This is fire there. I jest, ono posiada ogień. Just we touch him fire, kiedy dotkniemy go innym ogniem, smoke come out. Zapalimy go, wtedy wydobywa się dym. Then blazing fire come. I wtedy powstaje ciepło. After some time, po pewnym czasie, finish. I wypala się. No more wood there. Nie ma już drzewa. To the blazing fire is sattva. To co jest ogniem, to jest heat. To jest sattva, czyli harmonia, żywioł harmonii. And hot and light. To daje ciepło i światło. This is nature of fire. Taka jest natura ognia. It come out. Wydostaje się. Then rajaguna was there, the smoke. Czyli to jest rajaguna, czyli dynamika, czyli dym. Which is keeping there. Który to przykrywa. It go away. Odchodzi również. Then the tamaguna. Wtedy zostaje tamaguna, czyli the wood. Drzewo. Is there. Które tam zostaje. No more there. Które tam były, też już nie ma go tam. This is the three moods of. To są trzy żywioły, trzy guny. Condition. Trzy uwarunkowania. Uwarunkowania. For our life. I nasze życie. When we now we are awakened state. Jesteśmy w takim stanie obudzonym, przebudzonym. This is goodness. To jest dobro, czyli żywioł harmonii. When we go to sleep. Kiedy idziemy spać. Then we dream. Wtedy śnimy. That is the rajaguna state. To jest sytuacja rajaguny, czyli when we go to sleep, sound sleep. Kiedy ktoś śpi. Tamaguna state. To jest całkiem śpi, nic nie śni, to wtedy jest pod wpływem tamoguny, czy żywiołu bierności. The vegetables. Warzywa, food. Żywność. What we bring is sattva-guna. Które warzywa są pod wpływem sattva-guny, czyli when we cook, dynamiki, harmonii. Kiedy gotujemy, mix many spices, mieszamy z przyprawami, solą. So it's we mix with rajaguna. Wtedy mieszamy z rajaguna. And if we eat, kiedy jemy, when it come from out, kiedy wydostaje się z naszego ciała, tamoguna. To jest tamoguna. Just to understand everything like that. Tak, żeby to tak wyjaśnić, w ten sposób możemy to zrozumieć. All whole universe. Cały wszechświat. It is mixed with these three. Jest zmieszany z tych trzech elementów. For example, the wine. Na przykład wino. It comes from grape, no? Pochodzi z winogron. Grape is goodness. Winogrona to są, to jest sattva, czyli dobro, czyli harmonia. When you take juice, kiedy pijesz sok, it keeps some, become rajaguna. Wtedy staje się rajaguna, czyli when it ferments, kiedy fermentuje, become decomposed, staje się kompostem, bad smell, ma zły zapach, zły smak. Then you cook, wtedy gotujesz, and ferments this alcohol, i destylujesz. Then okay, this is good. Put in bottle. Dajesz, wkładasz butelkę. And you drink. I pijesz. Completely lose your consciousness. I tracisz świadomość. Bad smell. Masz zły zapach. This is tamoguna. I to jest tamoguna.
So in this way everything is wszystko working. Wszystko działa w ten sposób. And food, żywność, which is give us long life, to które sprawia, że długo, że long life długo, means our parts of body, że nasze życie, że nasze życie trwa długo. Liver, wątroba, nerki, easily digest, ma łatwo, łatwo trawi. And easily body, blood and all circulation will go. I wszystkie krążenie krwi odbywa się w łatwy sposób. And not affected to brain. I nie ma złego wpływu na nasz mózg. That is goodness food. To to jest żywność satwaguna. Soft. To co jest tasty, juicy. To co jest smak. Ayu, sattva, bala, arogya, sukha, priti, vibardhana. Ahara, sattvika, priya. Sattvika, ahara, sattvika, priya. So he told ayu, sattva and your brain will develop. To są te rzeczy, które zwiększają funkcjonowanie mózgu. And become also give you strength. Dają ci siłę. And become free of digits. I jesteś wolny od chorób, nie chorujesz. Give you happiness. Daje ci szczęście. And also you have more love. I więcej miłości. Not reject. Nie odrzuca. Always increase. Zawsze zwiększa. This is always happy to brain and body. Jest sprawia szczęście mózgowi i ciału. And the rajaguna food. A ta żywność, która jest pod wpływem rajaguny. It's everything extreme. Jest wszystkim tym, co jest ekstremalne. Too hot. Zbyt gorące. Too cold. Zbyt zimne. Cold drink, hot drink. Zimne napoje, gorące napoje. Because body is very limited temperature. No, ciało ma ograniczone możliwości zaakceptowania temperatury. And body become, everything become normal. I ponieważ jak pijesz, wszystko powinno być zachowane w harmonii. Too hot. Jak będzie coś zbyt gorące, cannot, no, to możesz dotknąć. So we put in mouth, mouth also, tongue will burn. Po dotknie wlejesz to do ust i poparzysz sobie język. And this is cold drink. Albo weźmy zimne, ice cream. Jakieś lody. It's put in your mouth, already you lose your senses. Jak wsadzisz je do ust, to stracisz czucie. So it is going to inside. Ono to się dostaje do środka, z żołądka. So it is not actually favorite to our body. I to nie jest zdrowe dla naszego ciała. When we eat, kiedy jemy, also it is very painful to teeth. Jest, może być bolesne dla zębów. But people like this. Ale ludzie to lubią. More hot. Bardziej ciepłe. More cold. Bardziej zimne. More fried. Smażone. Bardziej smażone. Put in oil in. Smażą w oleju. In India also maybe popular. W Indiach ludzie smażą w oleju wszystko. W oleju. So they make them many spices. Dają mnóstwo przypraw do środka. Kotu, amla, lavana, atiusna, tiksho, rukho, vidahina. Ahara, sattika, rajasapya, dukkha, sukumaya. From they when they eat. Kiedy jesz? Also they feel pain. Kiedy jesz, czujesz ból. Also after eat. After po jedzeniu. They become sick. Jesteś chory. This is rajaguna. To jest rajaguna. Fascinating nature. Taka. And tamaguna. A tamaguna. They are many before they kick cook food. Po tym jak gotują jedzenie. And it became ferment and decompose and change. Zacznie się fermentować i psuć i rozkładać. And who are killing the animals? Ktoś to zabija zwierzęta. And they kill. Zabija. The animal is feeling fear. Zwierzę, zanim zostaje zabite zwierzę, czuje strach. Anger. Niepokój. And pain. Ból. So the energy. Jest ta energia. Is in his blood. Ze swojej krwi, jego and krwi. With his meat. I w mięsie. You cannot change this. Nie możesz tego zmienić. Maybe you don't see. Może tego nie widzisz. But energy is there. Ale ta energia tam jest.
So this is when you bring. Więc kiedy przyjmujesz to. And keep many days. I przez wiele dni. And you after eat. I jesz to. I trzymasz to gdzieś w lodówce, czy gdzieś tam w jakiejś nie miejscu przez wiele dni, i potem to jesz. Liver cannot digest. Wątroba temu nie daje rady. If they, then they have to drink the alcohol. Musisz napić, popić alkoholem, bo inaczej to się nie sprawdzi. And it is very heavy to digest. Ponieważ jest to ciężkie do strawienia. And mind, a umysł, cannot be happy. Umysł nie może być szczęśliwy. Therefore they are aggressive. I staje się agresywny. Cruel who are rampant animals, they are aggressive. Dlatego zwierzęta mięsożerne są zawsze agresywne. They cannot stay lovely. Nie mogą zostać z innymi w takim example, w miłosnym związku. You give one house grass. Kiedy dasz to poor cows, kiedy dasz krowie do zjedzenia trawę, they stay, eat and sleep. Ona zje, przyjmie tą trawę, zje ją i później pójdzie spać. If you give sufficient meat, jeśli dasz jakieś mięso to poor dogs, dla jakiego psu, they don't eat. On nie będzie go jadł. They sufficient there, and they don't eat. First they fight each other. Jak dasz dwóm psom mięso, to one nie będą jadły, tylko najpierw zaczną walczyć o ten kawałek. And maybe they will kill each other. Może się jeden zabije drugiego, albo dwoje zginą. Ale nie zjedzą tego mięsa. If you take one dog, if you see another dog. Jeśli zobaczysz psa, jeżeli weźmiesz jego psa i zobaczysz drugiego, want to fight. I zaraz zaczną walczyć ze sobą. This is the nature of this rajoguna, tamoguna. To jest natura tamoguny. Pramad nidra alasya pramado tam tatam samudahrutam. Nidra alasya pramado. Maybe they sleep. Może będą spać. And lazy. Może będą leniwi. And always speculate. Wymyślać różne rzeczy. What they will do, they cannot do correctly. Jak będą coś robić, nie będą robić tego w właściwy sposób. Nidra alasya pramado tam. It's kind of the nature of the tamogun, the ignorance. Taka jest natura tamoguny, czy ignorancji, czy żywiołu, wierności. So many things there. Więc tam jest wiele rzeczy. A kind of mental. Odnośnie umysłowego. Physical. Umysłowych, fizycznych. Everything is żywności. Three there. Wszystko tam jest. You see flowers. Jak zobaczysz kwiaty, some flowers very good. Niektóre kwiaty są smell. Wspaniałe, mają wspaniały zapach. When we hear it, we probably. Some are very strong. Niektóre są silne. And some you cannot tolerate. A niektórych nie możesz tolerować. So, like this place where trees and forests, that is a goodness place. Te miejsca, gdzie rosną rośliny, las, drzewa, to jest miejsce sattwy, dobroci. Mind become peaceful. I twój umysł będzie uspokojony. And if you go to town, jak udasz się do miasta, it's passionate. To jest pełne pasji, czy rajoguny. Mnóstwo rzeczy się dzieje, mnóstwo zadowolenia zmysłów. And where is this? Drugs and gambling. Miejsce, gdzie jest hazard albo dużo alkoholu, pić alkoholu. They are tamasic place. To są miejsca pełne tamaguny. And where the Supreme Lord's place. I kiedy dasz się w miejsce Najwyższego Pana, where they practice, tam gdzie wykonujesz praktykę, their temple, w świątyni, in the dham, ashramu, that is nirgun. To te miejsca są nirguna, to są miejsca, które są ponad tymi gunami. That is even written in Bhagavatam. To jest opisane nawet w Bhagavatam. Where we, now we are in nirguna state. Że teraz jesteśmy w stanie nirguna. What we discuss? To, o czym rozmawiamy, it is spiritual. Jest duchowym tematem. Spiritual is beyond of three gunas. To, co jest duchowym tematem, jest ponad trzema gunami. So,
we have to see everywhere this is there. Więc powinniśmy widzieć te rzeczy wszędzie. Every person, every creatures. Każde stworzenie, każda goodness, nature, osoba. All demigods. Jest jakiś żywiole, czyli bogowie są. Passionate nature. Natura taka. Demons. Pasyjna. Also human. To są demony, ale też ludzie. And the tamasic. Te, które są pod wpływem tamasu. Animal, bird and others. Jakieś zwierzęta. So all are mixed. Więc wszędzie jest ten, występuje to pomieszanie. Some are goodness more. Niektórzy są bardziej pod wpływem. Some are passionate more. Niektórzy pod wpływem rajasu. Some are ignorant more. Niektórzy pod wpływem tamasu. But now it is. Ale dzisiaj, increasing. Ale te rzeczy się zwiększają dzisiaj. Goodness nature. Is te rzeczy, które są pod wpływem sattwy, zmniejszają się. Ignorance and passion. Zwiększa się wpływ tamoguna i rajoguna. So, more fighting. Więc pojawia się więcej walki, no tolerance, więcej nietolerancji. No realize to soul. Mniej doświadczenia jaźni. More lust. Więcej pożądania. More anger. Więcej złości. More greediness. Gniewu. Any abuse, everything is going on now. Wszystko dzieje się w ten sposób. In this way you can find it together. Możesz to znaleźć wszędzie. Okay? Czy to odpowiada na twoje pytanie?